Tak, częściowo tak jakby był też z kamienia zrobiony. Jakaś płytka? To znaczy, to taka wieża. No. Trudno powiedzieć o dachu, bo tam można chodzić po tym. A, on dość płaskawy jest, tak? Dobrze. Piotruś, wchodzisz teraz jak pająk. Idziesz po tej ścianie na samą górę, wchodzisz na ten dach, siadasz na samym czubku tego dachu i teraz patrzysz na niebo. I powiedz, jak to niebo wygląda. Są chmurki. Są małe, białe chmurki. Małe, białe chmurki. Ja teraz gaszę światło, jest noc. Jest noc, ale jest noc bez chmurek. Czyste niebo. Jakiego koloru jest? Czarne, granatowe? Jaki on ma kolor? Ciemnogranatowy. Ciemnogranat. I teraz widzisz gwiazdy. Jak dużo gwiazd widzisz? Dużo. Dobrze. Ja teraz zmieniam twoje widzenie w 3D. Ile teraz gwiazd widzisz? Mnóstwo. Dobrze. Teraz ja z powrotem zaświecam światło i znowu dzień. Piękny, słoneczny dzień, środek lata, samo południe. I teraz unosisz się do góry i lecisz sobie. Lecisz teraz nad łąkami pełnych kwiatów. Całe kobierce, dywany kwiatów różnokolorowych. Jakiego koloru kwiatów jest najwięcej? Żółtych i trochę białych. Pięknie. Teraz lecisz nad lasem. Tylko czubki lasu widzisz. Cała płaszczyzna. I dotykasz dłońmi tych czubków. Jakie one są w dotyku? Takie uginają się lekko elastyczne. Nie są bardzo twarde, tylko... Ale też nie całkiem miękkie. Dobrze. Teraz kończy się las. Teraz znowu lecisz nad łąkami. Lecisz nad jeziorami. Łąkami. Znowu rzekami. Teraz znowu łąki. Teraz góry. I lecisz coraz wyżej, już jesteś na wysokości szczytów gór, które są wiecznie ośnieżone. I teraz stajesz na najwyższym szczycie góry. Stoisz, tam jest bardzo silny wiatr. Jest tak silny wiatr, z taką prędkością wieje, że ty stoisz na czubku tej skały, tej góry, a wiatr zdejmuje z ciebie wszystkie programy i zrywa z ciebie całe ciało. Jakby to było jakieś ciuchy, łachy, jakby jakaś skóra była tylko nałożona na twoje istnienie, która obleka cię. I to wszystko widzisz, jak to zrywa, rozrywa na kawałki ta siła wiatru i odrywa to wszystko i zabiera to wszystko. I za tobą to wszystko spala się. I ty jesteś już całkiem przezroczysty, czysty. Nie ma nic, jesteś czysty, przezroczysty. Podobasz się sam sobie? Tak, jakiś czas utrzymywał się, jeszcze kości, ale też poszły. Wszystko, tak jest. Nic już. Teraz ten silny wiatr, on dla ciebie nie ma żadnego znaczenia, bo on tego nie czujesz, ani jego oporu, nic, jesteś całkowicie czysty. Ten wiatr zabrał z ciebie wszystkie przekonania, cały system wierzeń, chorób, jakieś karmy, karm, win, wszystko z ciebie zabrał. Koniec. Ty teraz unosisz się i lecisz i lądujesz na środku plaży. Pięknej, słonecznej plaży i teraz kładziesz, zagrzebujesz się w ten piasek. Piasek jest taki bardzo ciepły, wręcz gorący, ale bardzo przyjemny. Zasypujesz się całkowicie w tym piasku i teraz Matka Ziemia wszystko z ciebie ściąga i całkowicie wszystko z ciebie zabiera. I ty teraz wychodzisz z tego piasku i ten piasek się zapada. A ty jesteś całkowicie oczyszczony przez tak zwany drugi żywioł. Pierwszy był wiatr, drugi to jest Matka Ziemia. Teraz przenoszę ciebie do Słońca. Wchodzisz do Słońca i teraz jesteś oczyszczany przez światło. Światło
oczyszcza cię całkowicie. Słoneczko zabiera z ciebie wszystko to, co ono może zabrać, rozpuszcza, spala i to nie istnieje. A ty czujesz się coraz bardziej oczyszczony. Dziękujesz słoneczku, wylatujesz i teraz wracasz i stajesz na środku oceanu. I teraz ocean będzie cię oczyszczał. Będzie oczyszczał cię żywioł wody. Teraz wchodzisz pod wodę na najgłębszą warstwę. Jesteś prawie przy samym dnie. Czyli jesteś oczyszczany ze wszystkich poziomów. Całe twoje istnienie od początku aż do chwili obecnej. Z wszystkimi twoimi częściami duszy i z całą twoją jednością. Pełne oczyszczenie. Ja włączam specjalny program i ta woda całą mocą z ciebie wszystko ściąga. Tak za jednym razem ściąga z ciebie jakiś taki skafander czegoś i od razu za tobą rozpuszcza, spala i to nie istnieje, a ty jesteś od tego wolny. Powiedz mi, jak wyglądasz, jak się czujesz? Jestem przezroczysty. Jak się czuję? W sumie nie wiem, jak się czuję. Czy się kiedyś tak czułeś? Czuję się... No nie wiem, nic nie czuję po prostu. Tak, tak, zgadza się. A powiedz mi, czy kiedyś już byłeś w takim stanie? No chyba nie. Super. Słuchaj, jesteś pierwszy, któremu coś takiego zrobiłem, ale to jest niesamowite. Wpadłem na taki pomysł na szybkiego. To jest super sprawa. Teraz robię coś takiego z Markiem. Marek tak samo. Wszystkie te oczyszczenia przechodził z tobą. A teraz w wodzie tak samo woda zdejmuje z niego całą tą skórę tych wszystkich przekoleń, resztek. I woda rozpuszcza i spada. I raz, i zdjęte. I Marek, jesteś całkowicie czysty, przeźroczysty. I powiedz mi, jak się czujesz? Dobrze się czuję. A jak wyglądasz? Powiem szczerze, że tak... Znaczy, nie widzę się czystym do końca. Bo... Jak mówiłeś, to... Gasło mi i zapalało się światło. Jasne i ciemno. Tak, jasne i ciemno. Już wiem, co. Tak jakby mi brakowało jeszcze do tego. Już wiem, co źle zrobiłem. Dobra. Teraz Piotruś leży w wodzie, w tym stanie. A ja ciebie, Marku, teraz przenoszę na czubek tej najwyższej góry. I teraz silny wiatr zaczyna wiać i zrywa z ciebie wszystko. Zrywa skórę, przekonania, programy, kości, wszystko zabiera, całe układy z ciebie, wszystko zdejmuje i zostajesz tylko jako czyste istnienie. I od razu wiatr rozrywa na drobne kawałeczki, spala za tobą. A ty teraz stoisz i nie czujesz w ogóle wiatru, mimo że ten wiatr pędzi jak oszalały, ale ty jesteś czystym istnieniem i nie czujesz nic. Jest tak? Tak. Super. Teraz przenoszę cię z powrotem na... plażę i znowu lądujesz na plaży, zakupujesz się całkowicie w piasek. Matka Ziemia teraz oczyszcza cię jako drugi żywioł, całkowicie z wszystkiego. Wszystko z ciebie zabiera, piasek opada. Tak jakby tam coś było i nic nie ma. I ty tak patrzysz, jak stoisz na zewnątrz, a ten piasek opadł. Zapadło się to wszystko. Jak się teraz czujesz? Dobrze teraz. Teraz przenoszę cię znowu do oceanu. Na samo dno i teraz jest pełne oczyszczenie ciebie, z całego twojego istnienia. Ty mam wszystkie części duszy, całe istnienie, z całą twoją jednością. I teraz taką pełną mocą, momentalnie zdarte jest wszystko z ciebie, z całego tego istnienia, z wszystkich twoich części duszy, z całej twojej jedności. Wszystko zabrane i za tobą widzisz, jak woda to rozpuszcza, spala, to nie istnieje, a ty jesteś całkowicie wolny. Powiedz, jak się czujesz? No czarno spłynął tak jakby ogólnie. A jest już teraz jasno. A widzisz, super. Jest, kurczę, nowy sposób na oczyszczanie. Szok, dobra. W takim razie teraz ja wynurzam was obydwóch. Obydwóch was wynurzam na tą taflę wody. I stoi Piotruś i stoisz ty, Marku. Razem se stoicie. I teraz powiedz, Piotruś, jak się czujesz? No dobrze się czuję. A jak wyglądasz? Nie wiem, jak wygląda. Marek, jak ty się czujesz na tej tafli wody? Pewnie się czuję.
Jak wyglądasz? Czyściusieńki. Super. W takim razie teraz woda spala to wszystko, co w niej zostało. To już nie istnieje, nigdy nie będzie istniało, a wy jesteście wolni od tego na zawsze. W takim razie teraz tradycyjnie wzywam, Piotruś, wszystkie twoje rody. Mama, cały ród aż do pierwszej istoty, tato, cały ród aż do pierwszej istoty, w środku twoje rodzeństwo. Ile rodzeństwa tam w środku jest? Brat. Brat, dobrze. Nie ma nikogo więcej? Nie. Dobrze. Teraz wzywam wszystkich znajomych, przyjaciół, o których wiesz, nie wiesz, a nawet o tych, których nigdy nie miałeś już wiedzieć i pamiętać. Wszystkich z wszystkich twoich wcieleń, z całego tego istnienia, z wszystkich twoich inkarnacji, wszystkich, wszystkich absolutnie. Bliskich, dalekich, różnych. Cały twój świat. Ty masz żonę? Nie. Dziewczynę? Tak. Masz jakieś plany? Właśnie nie mam planu, bo ostatni rok jest jakiś taki jałowy. Aha. A chcesz ją oczyścić przy okazji, na wszelki wypadek? Tak. Dobra, stoi ona też. Mhm. Ona i ze wszystkimi ona rodami swoimi i całymi powiązaniami. Oczyścimy was kompleksowo, bez względu na to, jakie będą decyzje wasze. Mhm. Ale jak będą dobre, to będziecie mieli przynajmniej oczyszczoną sytuację. Ciebie najpierw zapytam, chcesz oczyścić się z całej karmy? Tak, oczywiście. I teraz ich się wszystkich pytam, czy oni wszyscy też się z całej karmy chcą oczyścić i uwolni raz na zawsze? Tak. Dobrze. W takim razie ja teraz biorę ciebie i te rody, i wszystkich przyjaciół, znajomych, te wszystkie istoty, z którymi kiedykolwiek miałeś do czynienia, dziewczyną, z całych im karmami, połączeniami waszymi, wszystkim, zanoszę do znanego słoneczka, centralne słoneczko was, potężną mocą, oczyszcza całkowicie w jednej chwili. Między wami staje taka pancerna szyba, wy jesteście po lewej stronie wszyscy jako czyste światła, a za tą szybą jest cała karma ta rodowa. Z wszystkich poziomów, z całego istnienia i z całej jedności waszej. Popatrzcie, Piotruś, za tą szybą, co to jest ta karma, co to jest to wszystko? Takie pospadałe czarne klocki. Takie z ostrymi kątami, o ostrych zarysach. Ciekawe, popatrz, czyściliśmy różne rzeczy, a dzisiaj żeśmy sięgnęli razem z jednością. Popatrz, co się dzieje, czyli to jest dowód na to, że trzeba dalej sięgnąć. Czyli to wszystko, co nazwane i uznane, trzeba czyścić całość. Aha, gra. Dobrze, jesteśmy mądrzejsi. W takim razie teraz ty jako osoba czysta, pierwsza, wracasz z powrotem środek oceanu w to samo miejsce, za tobą brat, mama, tato, dziadkowie, babciowie, wujkowie, całe rody i dziewczyna, i znajomi, i jej rodzina, i jej całe powiązania, i twoi wszyscy ze wszystkich światów, z wszystkich poziomów, z całego istnienia i z całej jedności. Wszyscy od ciebie, wszyscy od twojej dziewczyny. Całej jedności. Stoicie teraz tutaj, patrzycie się na centralne słońce, a centralne słońce spala tą całą karmę ostatecznie, ona nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Ja odłączam od ciebie wszystkie powiązania karmiczne, połączenia od twojej dziewczyny, od twoich rodów, mamy, taty, od brata i ich wszystkich też odłączam i wszystkich znajomych, przyjaciół i wszystkich tych istoty, z którymi kiedykolwiek miałeś do czynienia. Absolutnie od was wszystkich odłączam wszystkie powiązania, połączenia karmiczne i teraz nad wami jest taka chmura tych połączeń. Powiedz, jak ona jest duża? Jest duża. W tym momencie, kiedy odłączałeś, wszyscy zaczęli się tak odsuwać, rozchodzić od siebie i teraz od nich jeszcze są takie połączenia do tej chmury. Pięknie. A, czyli były jakby... Jest duża chmura, spora. Czyli było na wielu poziomach połączenia? Jak oni się zaczęli rozsuwać? To... Porozsuwali się, porobili sobie taką przestrzeń, każdą osobną i od każdego idzie ta nitka do góry. Pięknie, super właśnie. Dobrze, i to wszystko do słoneczka. Teraz idzie słoneczko, to zjada, spala ostatecznie, a wy od tego jesteście wolni już na wieki. Jak się czujesz? Jeszcze słoneczko ściąga. Dobrze, pięknie. Kochane słoneczko jest. A czuję, jak coś między łopatkami delikatnie odpuściło. Pięknie, puszcza to, co wtedy tam mówiłeś o tym. I teraz odczuj, jak właśnie odchodzi tam między łopatkami, pod żebrami, koło splotu, z boku. To wszystko teraz odchodzi. Wszyściusieńka absolutnie. I słoneczko to wszystko zabiera. Powiedz, że tego nie chcesz, nie potrzebujesz. Prosisz o wybaczenie, wybaczasz i wybaczasz sam sobie. Obojętnie, co to było, to wszystko jest nieważne, co było. Absolutnie.
pomyśl tak, moją wolą jest oczyszczenie się całkowicie od wszystkich, od wszystkiego, raz na zawsze. Puściło wszystko? Między upadkami trzyma jeszcze. Dobrze, to teraz zobacz, co to jest to między łopatkami. Tych pozostałych punktów tak nie bardzo czuję, ale właśnie to... Dobrze, to teraz to zobacz, co to jest to między łopatkami. Jakiś żal, jakiś... Dobrze, teraz chwyć go prawą ręką, mocno. Powiedz mu, że go nie chcesz, nie potrzebujesz. Wyjmujesz go i trzymasz go na wyciągnięcie dłoni przed sobą. Zapytaj się go, kim jesteś? Kim jesteś? Tak jakby się coś wykręcało i tak jakby miał jakąś swoją świadomość. Zapytaj się go, czy on chce oczyszczenia, uwolnienia się już. Nie, tak jakoś, znaczy... Jest takie jakby dziecinne, takie figlarne. To zapytaj się go. Dlaczego tu jesteś? Dlaczego tu jesteś? Kim jesteś? Nie wiem. Dobrze, chcesz się tego pozbyć na zawsze? Tak, tak. Zanosisz to do słoneczka, dajesz słoneczko swoimi rączkami od ciebie, przejmuje to, zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś od tego wolny, a to od ciebie na zawsze. Jak się czujesz? Spokojnie w okolicach serca. Jakby oddech zaczął zwalniać w tym miejscu. Teraz spróbuj odczuć, czy jeszcze są jakieś emocje, czy jeszcze jest coś. Coś odczuwasz, czy nic, absolutnie cisza. Właśnie to między upadkami odczuwam, ale tak zwalnia. Dobrze, to cały czas zwróć na to uwagę, co się dzieje. Odchodzi to coś? Coś się zamyka? To ty się przyglądaj temu, dobrze? I doprowadzisz to do końca. Jakby coś tam jeszcze zostało, to weź to prawą ręką, wyjmij, powiedz, że nie potrzebujesz, do słoneczka. I zakończ to wszystko. A ja teraz Marka wezmę. Marku, teraz przed tobą stoi twoja mama, tato, rodzeństwo. Całe rody, aż do pierwszych list, które założyły, stoi twoja żona, twoje dzieci, twoje wnuki, cała twoja rodzina. I stoją wszyscy znajomi, przyjaciele, ludzie, z którymi kiedykolwiek miałeś do czynienia, w innych życiach i w tych, w całym swoim istnieniu, wszyscy są z twojej całej jedności. Twojej, twojej żony, całych tych rodów, całe rody żony stoją. Jest to oczyszczanie kompletne, całkowicie ciebie i wszystkich istot, z którymi kiedykolwiek miałeś do czynienia. I teraz wszyscy stoją, rozejrzyj się dookoła, powiedz, jak dużo jest tych istot. Ktoś tam mówi, że nareszcie nas tylu jest i razem. Że jakby wszyscy... Tak. Nie było nas tyle. Tak. W żadnej sytuacji. Dokładnie. Dlatego wreszcie wszyscy. Jest cała jedność. To tak jakby ktoś tam mówił, że tak tego jakby brakowało, ale tak. Z drugiej strony nikt nie zmierzał, nie dążył do tego. Tak jest, tak może jest. Może i dobrze. Pięknie. W takim razie pytanie do ciebie, czy chcesz się uwolnić od nich wszystkich raz na zawsze, od tej całej karmy, tych pierdół, tego wszystkiego? Tak. Dobrze, i teraz mam do nich pytanie, czy oni też tak chcą? Oni też. Tam ktoś mówi, że już, że w dużej mierze i tak jesteśmy oczyszczeni, ale... Tak, ale bo tak. Tutaj, bo są różnice, są już istoty, które brały udział, dobrze, ale teraz tak, tamci będą... Tu i ci nowi, wszyscy. I teraz robimy to na pełno. Z całego istnienia. Z całej jedności. Oczyszczenie całości. Absolutnie całości. I ja teraz was wszystkich zanoszę do słoneczka. I słoneczko pełną mocą specjalną oczyszcza was całkowicie. I teraz między wami a waszą karmą, karami, winami, staje pancerna szyba. Popatrz teraz, Marku, i powiedz, co tam jest za tą szybą. Co to jest ta karma? Bo już to widziałeś, wcześniejsze oczyszczenie. Jak to się teraz ma? Tak na dobrą sprawę to tam nic nie ma. Coś niesamowitego. O co to chodzi? Oni się czują, że po prostu już tej karmy w ogóle nie ma. Aha! Czy ta reakcja poszła już po wcześniejszych oczyszczeniach?
Tak jak ktoś wcześniej tam się odezwał, że to już było w dużej mierze oczyszczone. Dobrze, było w dużej mierze, ale ja teraz oczyszczam tak, teraz do zera. Do zera. Tak jest, całkowicie. I wszystko tam za tą szybę idzie. Z wszystkich poziomów, z wszystkich istnień, całej jedności twojej, twojej rodziny, twoich rodziców, wszystkich istot, które tu są, całej ich jedności, wszystko idą. Tak samo żony, dzieci i rodów wszystkich. Coś tam się pojawiło za szybą? Nie. Nic tam nie ma. A jak te istoty wyglądają wszystkie? Są czyściutkie? Czyste są. Przeźroczyste? Znowu ojciec się trochę jakoś kręcił niezadowolony, albo to zapytaj. Za dużo ma jeszcze do powiedzenia. To zapytaj ojca, a taki był trochę, że tak lubił mieć swoje zdanie. Coś pokręcić, pokombinować, coś pogadać, pomędrkować. O co mu chodzi? Zapytaj się go. Coś jakieś nieporozumienie między mną a ojcem. Dobrze, to załatwcie to między sobą. Uwolnijcie to raz na zawsze. No, dobrze, już. Załatwione? Tak. No to gra. Czy jeszcze ktoś coś z kimś masz do załatwienia albo ktoś z kimś, czy nie ma? Nie, wszystko jest. Wszystko tacy. Teraz ty jako pierwsza istota wracasz na środek oceanu, to samo miejsce, za tobą całe rody i rodzeństwo, i żona, dzieci, wszyscy wnukowie, całe wnuczki i całe te rody i wszystkie też rody od strony żony też. I wszyscy jesteście teraz tam już jako czyste istoty, patrzycie się na centralne słońce, ono spala tą całą karmę. I ono już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Teraz od was odłączają się wszystkie powiązania, połączenie. Do zera, całkowicie. I unosi się taka duża chmura. Czy u was też następuje coś takiego, jak wszyscy jakby się rozchodzą, robi się przestrzeń między nimi? Jak u Piotrusia? To znaczy, ja widzę, jakby tylko troszkę, tak jakby wody się troszeczkę rozszerzyły, tak. W wodzie jakby się powstał jakiś taki wolna przestrzeń, jakby woda. O co tu chodzi? Zapytaj się, co się dzieje. Ktoś tam nie do końca zadowolony jest. To zapytaj, kto jest niezadowolony, niech się pokaże. No, siostra. Dobrze, podchodzi do ciebie. O co jej chodzi? No, nasze osobiste sprawy. No to pozałatwiajcie osobiste sprawy. Pozałatwiajcie, żebyście się pogodzili i byli tak jak brat z siostrą, jak naprawdę powinno być. Taka czysta miłość braterska, siostrzenna. No, wszystko jakby po obydwu stronach zrozumiane. Dobrze. I co się teraz dzieje? Jeszcze coś do naprawienia, czy nie? Nie, już wszystko. Woda zeszła już? Wszystko jest dobrze, czy coś się... Tak. Dobrze. W takim razie teraz ja wzywam wszystkich przewodników duchowych, przybywają wszyscy przewodnicy duchowi nowi i te wszystkie istoty wprowadzają do ich światów, w których żyją, bytują, do których należą. I wszyscy poszli i zostałeś tylko sam. Stoisz tam? Tak. Super. Teraz Piotruś u ciebie, jak tam sytuacja jest z tym... łopatkami. Teraz ty... Znaczy jest taki pierścień, który mi tam trzyma, jak nabieram powietrze. Marku, zobacz teraz, o co tu chodzi. Co to jest? Wcześniej, jak on mówił o tych plecach. Tak? Że coś tam ty, jakbyś nieświadomie to przywołał. Zapytaj się, Marku, co to jest i skąd przywołał, o co tu chodzi. A ja ciebie, Piotruś, teraz przenoszę do tego miejsca i do tego czasu, kiedy to zdarzenie wystąpiło, gdzie ty to przywołałeś i powstało. I gdzie teraz jesteś? Jakiś deon drewniany widzę. Tak. Taki stary drewniany. Kiedy to było? Teraz czy w innych jakichś życiach? Myślę, że jakichś innych. Teraz wydarza się to zdarzenie, w którym to się wydarzyło i ty to przyjąłeś. Co się dzieje? Coś jakbym leżał na jakiejś studni czy na czymś i ktoś uderzył w plecy. Że czym uderzył? Nie wiem, czy to jest jakiś rodzaj kary, czy ktoś... Marku, co się dzieje? Ja to widziałem
To tak jakby ktoś energię, która ci sprawiła ból, wysłał. A w niego puścił tą energię. Tak, to tak jakby ktoś strzelił w plecy. Dobrze, to teraz Marku, widzisz jak ta energia odrywa się od Piotra i wycofuje się do swojego właściciela i ty idziesz za tą energią i zobacz, i ona już wróciła. Kto to jest? To ktoś strzelał do ciebie, tylko że to było, że to dawno było. To nie było jak tak ze współczesnej broni. Czyli to są silne uderzenia, jakby ołowianą kulą. Tak. Czyli to były jakieś czasy takie? Mi się to najpierw pokazało, energia silna taka. Tyle, że dlaczego ty żeś to przywołał? To tak jakbyś ty coś zrobił, wywołał tę całą sytuację, a ktoś się zemścił. Piotrze? Strzelając tak jakby do ciebie odchodzącego. Piotrze, to teraz ja cię jakby przybliżam do tej istoty i do tego zdarzenia całkowicie i teraz przywracam ci pełną pamięć tego zdarzenia. Co się tam wydarzyło? O co poszło? To ja miałem odpowiadać? Nie? Bo ja nic nie widzę. Nic nie widzisz? No teraz ty, Marku, o co to chodzi? Kto to jest? Co to jest? Bardziej to wygląda mi na takie warunki troszeczkę wojenne. Tak? Jakby jakaś walka była. Może nie tyle plemienna, ale jakiś. I to o terytorium chodziło, jakby walczy. O terytorium, zdobycie miejsc. To znaczy, Piotr wtedy kim był? Musiał być zwykłym żołnierzem. A, zwykłym żołnierzem, dobrze. Kto strzelił do niego? Też żołnierza, tylko że z przeciwnej strony. Aha, dobrze. Piotrze, chcesz, żebym to wycofał? Tak, tak. Ten pocisk wrócił do tego właściciela, do jego pistoletu i to wszystko się nie wydarzyło. Ty odchodzisz od tej studni, więc już to się nie wydarzyło i tobie się nic nie stało. Więc dokończyła się wojna, ty przeżyłeś, żyłeś długo, długo i szczęśliwie. Ja wymazuję wszystkie te emocje, te zapisy, te programy z wszystkich żyć, wszystkich wcieleń, z wszystkich ciał, zmysłów i aż do chwili obecnej teraz to schodzi z ciebie całkowicie do słoneczka. Słoneczko to spala. To się nigdy nie wydarzyło, więc nie ma żadnych konsekwencji. I wszystko się zabliźnia, zamazuje się, wypełnia. I tego już nie ma. A ty jesteś od tego wolny. Jak się czujesz? Trochę lżej. Coś jeszcze czujesz gdzieś? Tak, dole brzucha, zimno. Dobrze, to o czym mówiłeś wtedy? I teraz wejdź w to, do środka, wejdź w tę emocję, w to zimno. Jesteś w samym środku. Całkowicie stałeś się tą emocją. Zapytaj się teraz tak głośno, kim jesteś, czym jesteś? Kim jesteś? Co odpowiedziała? Dobrze. Za chwileczkę się do tego nabierzemy. Ja teraz wzywam wszystkich przewodników duchowych do tych wszystkich istot. Oni przybywają do tych rodów, znajomych wszystkich. I wszyscy zostają odprowadzone do światów, w których żyją, należą raz na zawsze. A ty jesteś od nich wolny, a oni od ciebie. I wszystko poszło? Jesteś sam na wodzie teraz, Piotrze? Tak, tak, coś odchodzi właśnie od tej jamy brzusznej góry. Właśnie, dlatego to zrobiłem, bo widzę, że to było związane z czymś innym. I pięknie. Czyli tak jakby na górze był magnes i ciągnął to. Dokładnie. Ktoś zabrał to z sobą. Właściciel tego. I poszedł. Koniec. Przeskanuj teraz całe swoje ciało. Czy jeszcze gdzieś coś czujesz, czy już nic? Z prawej strony pod żebrem. Co to jest? Wejdź teraz. Jeden punkt. Wejdź w ten punkt i odczuj go. Poczuj tak całą sobą go. A ja przenoszę cię teraz do tego czasu, kiedy on zaistniał. Obojętnie, w którym to było życiu i tam jesteś. Powiedz, kim jesteś. Co się dzieje? No, poczułem ten punkt, jakby był taki tunel od przodu do tyłu ciała. Tak. I co się tam dzieje? To jest tunel czy dziura? Taka dziura, tak jakby coś przeleciało. Dobrze, w takim razie przenoszę cię do tego momentu, gdy jeszcze nie było jej, ale zaraz się to wydarzy. I powiedz, kim jesteś, co się dzieje.
Tak jakby żołnierz, który przepycha rurę od broni palnej. Tak. Tak jakby czyścił swoją broń. Coś mi się wydaje, że się poszczeliłeś. Zobacz całe to zdarzenie. O co tu chodzi? Nie wiem, widzę tylko tą właśnie broń, taki pręt do przepychania, do czyszczenia i widzę taką czapkę, jak mieli, nie wiem, czy to Anglicy, czy Francuzi, nie wiem, tam w XVII czy w którymś wieku. Taką jakby z piechoty. Marku, co się dzieje? Jak on powiedział o tej dziurze czy tunelu, mi się ukazały dwa oczodoły takie w czaszce ciemne. Tak, tunel, czyli to byłoby związane z jakąś śmiercią też dodatkowo. No właśnie, właśnie. To albo byłeś narażony na to, albo to po prostu spowodowało jakimś wcieleniem twoją śmierć, a jakoś tam pamięć została. Jakby organizmy teraz. Aha, czy to jest jakiś zapis? O tak, zapis. Zapis. Chcesz się uwolnić od tego zapisu? Tak, tak. Już go nie trzymać? Dobrze. Wszystko, co było, nie jest, nie pisze się w rejestr. Na tej zasadzie teraz ja odłączam od ciebie to wszystko. Przenoszę całą tą dziurę, to zdarzenie, to wszystko do słoneczka. Słoneczko to spala, to nie istnieje. Ty teraz widzisz, jak to wszystko się zamyka, aura. I już jest piękne, czyste światło. I jesteś już czyściutki. I czujesz, jak wszystkie zapisy, wszystko odchodzą, wszystkich ciał, zmysłów. I robi się absolutna cisza. Odchodzi do słoneczka, słoneczko to spala. I to już nigdy nie istnieje. Co czujesz? Tak, tam się wypełnia, tak. Właśnie o to chodzi, tak. Pięknie zamyka. Teraz przeskanuj całe swoje ciało. Wszystko ekstra jest. Idealnie. A ty, Marku, przeskanuj swoje ciało. Czy twoje jest idealnie wszystko? Czy nie ma jakichś zaszłości, jakichś z przeszłości, jeszcze jakichś zapisów zbędnych, niepotrzebnych? Jeżeli cokolwiek znajdujecie, bierzecie od razu do słoneczka. To się nie ma co zastanawiać. Do słoneczka, słoneczko zjada, spala, a wy zamykacie aurę, goicie wszystko, naprawiacie i pięknie całe wasze ciało zaczyna świecić coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. Doprowadza do was czystą waszą energię z istnienia, z jedności. To jest czysta, piękna energia, taki spokój, cisza. Teraz was wypełnia całe wasze wnętrza, całe wasze istnienia. Stajecie się jednością. Jesteście jednością. I co, Piotr, się dzieje? Między opadkami prawie nic już nie czuję. Tak. Wiemy, wrzuszę tak jakby już też ślad taki. Z prawej strony już nie ma tego przeszywającego uczucia, że tak przeszywa mnie coś nawet. Dobrze. Po prostu w tylnej części jeszcze, ale to tak jakby już się rozchodziło. Dobrze. Marku, u ciebie jaka sytuacja? Ja nic nie potrzebuję w tym wtęcie. Bardzo się cieszę. Dobrze, to teraz przychodzisz do Piotra, przeskanuj go dokładnie i posprawdzaj wszystko. Ja teraz daję ci takie specjalne okulary, przed którymi nikt ani nic ci nie ukryje. Na wszystkich poziomach, wszystkich istnienia i w całej jedności. I teraz przeskanuj go, sprawdź, żeby Piotr był idealny. Wszystko jest dobrze. Pięknie. Ja teraz przenoszę was obydwóch pod wodospad. Stoicie na tej półce pod wodospadem i woda się ta z góry leje na was z impetem, całą mocą. To jest woda w strukturze kryształu ciekłego. I to jest specjalny program, posiada ta woda. Jedna część wodospadu spłukuje ciebie, Piotrze, od głowy wszystko aż do samych nóg. Całej jedności twojej wypłukuje wszystko z wewnątrz i z zewnątrz. A druga część wodospadu robi to samo z Markiem. Z całej jedności wypłukuje z wszystkich poziomów, wszystkiego. Wszystko, dokładnie wszystko spływa. Zostajecie tylko czymś, co jest nienazwane. Tym, czym zawsze byliście. Bez nazwy. A resztę, wszystko, co miało jakąkolwiek nazwę, wyobrażeń, to wszystko spływa razem z wodą.
Woda to rozpuszcza, spala, to nie istnieje. A wy jesteście od tego wolni już na wieki. Jak się, Marku, czujesz? Dobrze się czuję. W pewnym momencie oddaliłem się od tego miejsca, popatrzyłem na siebie. Nie było widać ani mnie, znaczy w wodzie mnie nie było widać. A u ciebie, Piotruś? Na początku, jak leciała woda, to taka piana poszła biała. Oczyściło tak jak po mydle i później już tak jakby był taki przezroczysty całkowicie. I tylko przelatuje tak czysto, absolutnie nie czuję ciała. I... Dobrze, wynurzam was teraz na zewnątrz, na środek oceanu przenoszę i stoicie teraz na środku oceanu, w tym samym miejscu, gdzie czyszczaliście się od rodów na tej wodzie, o strukturze kryształu, w pięknej przestrzeni, czystej, ślicznej. I teraz, co byś, Piotrze, jeszcze chciał załatwić? Jakie sprawy? Czy ten, no i płomień bliźniaczy, czy jest... Dobrze, teraz, życiu, teraz czy... po lewej ręce stoi najpierw twoja dusza. Przytul ją do siebie, powiedz jej, że ją kochasz. Kocham cię. Co ona odpowiada? Że też mnie kocha. Dobrze, po prawej stronie stoi twój bliźniaczy płomień. Przytul, powiedz, że ją kochasz. Kocham cię. Co odpowiedziała? Też mnie kocha. Dobrze, jak wygląda ona? Takie widzę tylko długie włosy, ciemne, czarne może. Czy to jest ta część, której szukasz? Myślę, że tak. Zapytaj się jej, czy tak jest? Tak jest. Tak, śmieję się. Zapytaj się, kiedy wreszcie się spotkacie? Kiedy wreszcie się spotkamy? Co mówi? Nie wiem. Coś mówi, ale nie odbieram tego. Marku, co ona powiedziała? Mnie to cały czas stół się przedstawił. Jeden okrągły, drugi prostokątny, biały. Ten okrągły był ciemny. Tak jakby brakowało tam rozmówców, to znaczy brakuje... Dialogu? Dialogu, rozmowy. Coś zaczęło się psuć między tobą a twoim bliźniaczym. Nie tyle psuć, co? Tak? Żeby zwrócić uwagę na... Na dialog, na rozmowę. Więcej uwagi sobie trzeba poświęcić, prawdzie rozumiesz? Krzesło nie było do siedzenia, czysty stół w sensie. Jakie masz relacje z tą swoją dziewczyną? Miałem bardzo dobre. A teraz? W tym roku jakoś tak dziwnie było. Ale czuję, że są dobre. Dobrze. Mimo, że tak jakoś się wyciszyło, ale... Dobrze, postaw tam krzesła przy tych stołach, żebyście mogli sobie do nich usiąść. Postawiłeś już krzesła? Mhm. Teraz usiądźcie sobie na krzesłach ty i bliźniaczy płomień i dusza. Porozmawiajcie sobie. Ona już się uśmiechnęła. Tak, bo jej o to chodzi. Brak było jej tego. Rozumiesz? Mhm. Dobrze. Mam teraz pytanie do was. Czy chcecie, żebym was połączył, byście się stali jednością? Tak. Na mocy wolnej woli ja was połączam i jesteście jednością. Powiedz, co się wydarzyło i jak się czujesz. Siedzimy bardzo zadowoleni. Dobrze. Czy jeszcze chcesz coś załatwić? Z moim bratem. Dobrze. Teraz twój brat stoi przed tobą. Pogadajcie sobie, załatwcie to, jak należy i co należy załatwić. Wytłumacz mu tam wszystko, co chodzi. Marku, ty jak masz jakieś tam sprawy do załatwienia, też możesz pozałatwiać w międzyczasie. Wystarczy, że wywołasz daną osobę, z którą chcesz porozmawiać, coś załatwić. Od razu się pojawi, załatw i jak wszystko pozałatwiasz, to mi powiesz. Jeszcze, Marku, porozmawiaj ze swoją wnuczką. Narzeka trochę na ciebie, że za mało jej poświęcasz czasu, za mało do niej mówisz, że z nią za mało rozmawiasz. Pamiętaj, że ty z nią możesz telepatycznie rozmawiać. Tak teraz rozmawiasz, tak samo możesz rozmawiać. Normalnie z nią. Ona tego bardzo potrzebuje. Ona chce, żebyś ty ją uświadamiał, wprowadzał w ten świat. Żebyś był jej takim wsparciem, oparciem. Rozumiesz? Bo ona nie ma nikogo takiego. Jedynie ty jesteś taki, który właśnie rozumiesz tą rzeczywistość inną.
Jak Piotruś? Znaczy, mój bratek nie przejmował się za bardzo. Takie podejście. Brak uczucia obowiązku. Dobrze. To zrobimy coś takiego. Stoicie teraz obydwaj. Ja przed wami otwieram taki ekran duży i on na tym ekranie widzi, jak wykorzystuje swoich rodziców, jak się zachowuje, widzi teraz swoje intencje, że to wszystko jest zapisywane, a drugi ekran otwieram, na którym są konsekwencje, jakie go czekają za jego postępowanie. Razem to oglądacie. Jaką ma minę? Taki trochę zaskoczony, że na tym drugim ekranie sam siedzi w pokoju podparty w totalnej pustce. Zapytaj się go, czy on rozumie, co sobie robi. Rozumiesz, i czy on tak chce. Chcesz tak żyć. Nie chcę tak żyć. Dobrze. To zapytaj się, czy chce to naprawić, czy chce stać się wreszcie odpowiedzialny i nie wykorzystywać rodziców, nie martwić ich swoim cwaniactwem w pewnym sensie. Chcesz to naprawić? Tak, chcę. Dobrze. To powiedz mu, żeby naprawił to wszystko, dlatego że jeżeli nie naprawi tego, będą go czekały takie konsekwencje. Dlatego, że to będzie jego własna konsekwencja, jego czynów. Rodzice są staruszkami i potrzebują wsparcia w nim. Nie może on wykorzystywać to, że oni mu wierzą, że oni go kochają. Nie może ich wykorzystywać. Później będzie musiał za to zapłacić, zrobić sobie krzywdę. Czy on to rozumie? Myślę, że tak zaczyna to rozumieć. Jeszcze nie jest to tak głęboko, żeby to tak go gwałtownie obudziło, ale coś już mu tam... Coś już mu tam zaczyna świtać. Porozmawiaj z nim. Chodzi o to, żebyś tego przekonał, że musi stać się odpowiedzialny, musi dorosnąć. Powinien zająć się rodzicami, im pomagać. A nie, żeby oni jemu pomagali. Nie może ich oszukiwać, bo robi to świadomie. Wykorzystuje rodziców świadomie. Bo co innego, gdyby robił to nieświadomie. Robi to z wygodnictwa, pewnego rodzaju cwaniactwa. Myślę, że to wszystko, Piotrze. On powinien resztę sam zrozumieć. On sam ma to przetrawić. On już wie. Teraz niech on zrobi, co zechce. Ma pełną świadomość teraz. Dobrze. Brat odchodzi. Jeszcze mam dwa psy. Jeden jest zdominowany przez drugiego i załatwiam się często w domu. Dobrze. Są obydwa te psy przed tobą. Porozmawiaj z nimi. Dogadaj się z nimi. Niech każdy powie swoje zdanie. Niech każdy powie, o co mu chodzi. Marku, jaka sytuacja u ciebie? Słyszałem odnośnie brata, ale on w ogóle zupełnie co innego słyszałem. On powiedział, że to on tak to rozumie tę sytuację, że to przede wszystkim rodzicom to pasuje, że oni się czują potrzebni, jakby, że mogą jemu pomagać i dopóki on tam jest, a ciebie nie ma, że jakby nikogo nie ma, oni robią coś, przez co się czują potrzebni, że to jest tak jakby dla nich i w większości, no i dla niego. Super, ale to fajna sprawa. To znaczy, tak, że... Ja to rozumiem. To dobrze, to pięknie. To w takim razie on tu dostał jakby tą świadomość od Piotra właśnie, że wykorzystuje tych rodziców wszystko, a on przedstawił tu swoją teorię, że no, on to robi, tego... jakby spełnia ich tak wyobrażenia. Dobrze, w porządku, ale on już wie teraz, że jeżeli robi to dla nich, to wszystko w porządku, jeżeli ich wykorzystuje, to... poniesie konsekwencje. Kiedyś zostanie sam z tymi myślami, z tym, że rodzice byli wykorzystywani. Ale jeżeli on to robi dla nich, nie dla wykorzystania, tylko dla nich, żeby oni mieli to poczucie
ważności, potrzeby, to w porządku. To jest w porządku w takim razie. To dobrze. Dlatego oni może mu tak bardzo wierzą. Dlatego, że chcą być potrzebni. Bo ciebie tu, Piotrze, nie ma. Oni mają tylko jego tu na miejscu, wiesz? Więc mają się do kogo zwrócić. Oni też się czują jakoś tak potrzebni i ważni, że mogą na niego liczyć. Powiedzą, że ty jesteś, ale jesteś daleko. Tak, nawet jak byłem blisko, to... To też to się działo. To ja się po prostu... Tak, bo ja się nie dałem im zagłaskać. Aha. Ja po prostu walczyłem o swoją wolność. A, to widzisz. Bo moja mama nie pozwalała na nic, chciała wszystkim... Znaczy nie tyle sterować, co tak... Służyć wam. Służyć nam, tak. I jak odeszliśmy z domu, mieliśmy rodzinę, nie miała komu służyć. Aha. A ja się nie dałem już nawet wcześniej w podstawówce. Ja jak byłem małym dzieckiem, 3-letnim, to ja nie pozwalałem się nawet całować, bo to było zbyt takie zawładniające, no. Aha, rozumiem, czyli tutaj... Nie miałem jeszcze dobrze mówić, ale już nie pozwalałem tak ograniczać. Aha, czyli tu chodzi o to, że twojemu bratu to nie przeszkadza. Nie. Aha, to może niech tak zostanie. To nie nie będziemy walili tego świata. Nie, nie czuję przykusu żadnego, żeby... No, to w porządku, jeżeli on ma taką świadomość... rodzicom, ale stwierdziłeś, skoro tak to widzą i tak im pasuje... Tak, może skoro tak im pasuje, to niech tak zostanie. Może rzeczywiście, bo tak tutaj też ja jakby nie czułem takiego jakiegoś właśnie zagrożenia z tego powodu i tu byłem zdziwiony, że no to dorosła mężczyzna wykorzystuje w pewnym sensie rodziców, ale nie czuję żadnych takich właśnie złych emocji, energii, no jakiegoś ja też, takiego. Ja. I to mnie zdziwiło. Ani w hipnozie, ani rzeczywistość nie czuję między nimi takich czy... No właśnie, dlatego byłem zdziwiony. No, chciałem to zostawić. To znaczy, że skoro wszystkim pasuje, to znaczy, że jest dobrze i nie nam jakby burzyć te relacje. Dobrze. Co jeszcze, Piotrze, chciałbyś załatwić? No widzę te dwa psy, ale jakoś nie mogę kontaktu nawiązać, bo... Stoją w kuchni, tam gdzie mają sobie takie spanie. Dobrze, teraz podchodzisz do nich i powiedz do jednego z nich, prosto w oczy popatrz i powiedz do niego, dlaczego taki jesteś, o co ci chodzi, co chcesz, powiedz. I on ci odpowie. Dlaczego taki jesteś? I co on mówi? Nie wiem, nie mogę. Dobrze, a do drugiego teraz. Popatrz w oczy i znowu do niego tak powiedz telepatycznie właśnie. Albo powiedz na głos, to tak do niego dociera. Powiedz, dlaczego taki jesteś, o co ci chodzi, żebym mógł wam pomóc. Znaczy, ten drugi to jest suka i ona jest silniejsza. Tak? I ona nie ma psa, który... Po drugie, ten pies jest też wykastrowany i ona nie ma takiego... Jak gdyby psa, który by ją sprowadził na właściwe takie relacje. I ona ma taki odruch jakiś, tak jakby miała no niewypaczoną psychikę, tylko tak... Zakłócenia. Tak, zakłócenia, bo nie ma tego silnego samca. No tak. A on tu się czuje taki... On z jednej strony jest taki, czuje się taki biedny. Tak. A chciałby być bohaterem. Tak. No musiałem wykastrować, bo po prostu miałem taką sytuację, że mi się wszystko zawaliło, dom, rodzina, gdzie psy będą. Tak. I było mi go szkoda, jak go wiozłem do weterynarii, to mi się płakać chciało, że muszę mu to zrobić. No tak, ale tutaj tak musi zostać już. Powiedz do nich obydwoje, żeby żyli w zgodzie, dlatego że on tak jest, jak jest. Że ich kochasz obydwoje i że dla ciebie jest ważne, żeby oni byli szczęśliwi. Porozmawiaj sobie z nimi tak normalnie. Tak jak z ludźmi, bo to są istoty, to są ludzie. Porozmawiaj z nimi, żeby oni zrozumieli, że ty ich akceptujesz takimi, jakimi są i żeby oni zaakceptowali siebie i wtedy nastąpi taka jedność, taka wspólnota. Tu chodzi o to, żebyście się dogadali, żeby nikt nie próbował tu jakby dominować, czy grać na swoją rękę, bo to nic nie da. Tu obrażanie i takie rzeczy to nie mają żadnego sensu. Ja myślę, że to wszystko, co możemy zrobić. Dobrze. Czy jeszcze coś masz, Piotrze, do zrobienia? Czy to jest wszystko? Tak, myślę, że wszystko. Dobrze. W takim razie teraz
wchodzisz z powrotem do swojego ciała i dalej chcesz świknąć, ale jesteś w swoim ciele. Powiedz, jak się czujesz? Dobrze. Teraz wychodzisz ze swojego ciała, stajesz obok tu, rozejrzyj się po tym pokoju. Powiedz mi, czy ten pokój tak samo wygląda, jak się kładłeś do sesji, czy jakoś inaczej? Jaśniejszy jest. Jaśniejszy, dobrze. Teraz znowu wchodzisz do ciała, znowu wychodzisz, stajesz obok, znowu popatrz się na swoje ciało, czy jest uśmiechnięte, zrelaksowane, zadowolone. Mhm. Pięknie. Znowu wchodzisz do swojego ciała, znowu wychodzisz ze swojego ciała, stajesz obok tutaj, ale teraz dokładnie metr. Metr stoisz, czyli koło mnie tu stoisz. Teraz powiedz mi, czy ty to jesteś tą istotą, która koło mnie stoi, czy jesteś ty tym ciałem, które tam leży? Kto jest kto? Znaczy, że stoję koło ciebie. Dobrze. To znaczy, kto to ciało jest? Jak pościel leży. Dobrze. Powiedz mi, czy jako istnienie miałbyś jakiś problem ze swoim ciałem? Jakbyś na przykład chciał w tym ciele doświadczać jakichś traumatycznych, strasznych rzeczy, że będziesz cięty piłami łańcuchowymi albo coś. Czy to by dla ciebie miało znaczenie teraz, jako dla istnienia? Jako dla istnienia to ciało? Nie. Chodzi mi o to, że chcę ci pokazać, że ty wybierałeś wszystkie doświadczenia z pozycji tego istnienia. Rozumiesz? Więc wszystko, co sobie wziąłeś na doświadczenie, to wziąłeś z tej właśnie pozycji tego istnienia i sobie pomyślałeś tak, a, to co, jaki problem? Doświadczę to już, nie? Tylko jakby tu jak stoisz, to teraz nie masz świadomości tego, co będziesz doświadczał w tym ciele. Czy będą konsekwencje, ból, cierpienie, te różne rzeczy, rozumiesz? Tak, tak jakbym widział poszczę, czy ją wypiorę, wyprasuję, to nie zdaję sprawy, czy będzie czuło ciepło. Dokładnie, rozumiesz? I dlatego masz w życiu jak masz. Rozumiesz? Bo tu stanie i planowanie, co będziesz doświadczał, a bycie w ciele i wykonywanie tego, to są dwie różne rzeczy. Rozumiesz to teraz? Właśnie tu o to chodzi. Żebyś wiedział, że nikt ci niczego nie wybrał. To ty se wybrałeś, tylko wybierałeś z innej pozycji świadomości. Rozumiesz? Wybrałeś z innej pozycji świadomości, a później oceniasz to już jako istota, jako człowiek, jako ciało. I mówisz, to złe, to dobre, to boli, to nie boli, ja tak chcę, ja tak nie chcę. Kto mi to zrobił? To ty sam sobie wybrałeś. Tylko z inną świadomością. Nie, że bez świadomości, z inną świadomością. Nie wiedziałeś, że w ciele są takie czy takie wymagania, takie są programy. Jakie to są prawa, jakie to są konsekwencje, rozumiesz? Mhm. Dobrze. Teraz już będziesz wiedział, wchodzisz do swojego ciała i powiedz, jak się czujesz teraz w swoim ciele? Tak jakbym miał trochę więcej przestrzeni. Rozumiesz? Właśnie jak ci zrobiłem tą pokazówkę z tym istnieniem, z tym wszystkim, od razu zrobiłeś trochę luźniej, nie? Mhm. Chodzi o to, że dopóki się utożsamia z ciałem, ciało się zaciska. Ono cię bardzo zniewala, a jeżeli stajesz się otwarty, to ciało rozluźnia się i się lżej w nim czujesz, masz więcej luzu. Teraz wychodzisz ze swojego ciała, stajesz obok, teraz wchodzisz do swojego ciała, wychodzisz z swojego ciała, wchodzisz. Fajna zabawa? Wychodzisz, wchodzisz. A teraz sam pomyśl sobie, że wychodzisz, że wchodzisz i powiedz, że tak się dzieje. Tak. Rozumiesz? Pobaw się tak, pobaw się na fuli, zawsze jest tak baw. Tam się tak ba, wychodź z ciała i gdzie chcesz, później wracaj i wchodź do ciała. Chodzi o to, że to jest tak, o, tak jak właśnie jak teraz robisz, tak trzeba robić. Kładziesz się do łóżka, wprowadzasz się odpowiedni komfort, zaczynasz obserwować serduszko, oddychasz do niego, potem no, sobie mówisz... W czasie takiego relaksu sobie starasz się wyobrażać, że wychodzę z ciała i widzę swoje ciało, jak czakrami się otwierają, ale jak gdybym siedział naprzeciwko siebie. Dokładnie. A teraz widzicie, jakie to jest proste. Możesz to robić w ten sposób jak teraz. Według tego schematu, aż się nauczysz tego, zaakceptujesz i będziesz to robił, będziesz fruwał, robił co chcesz. Tak jak to Marek robi. Widzisz, jak sobie Marek śmiga? Wszystko jest proste. To jest takie wszystko proste, tylko trzeba chcieć to robić. Nie zastanawiać się, tylko robić. Bawić się, po prostu bawić. Zapamiętaj sobie całą sesję. Zapamiętaj, że jesteś czystą, wolną istotą. Absolutnie na wszystkich poziomach. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I wracamy do rzeczywistości. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz. Jak się czujesz? Ale dobrze, już później jak wychodzimy, to całkiem przyjemnie.